muszę wam powiedzieć, że plany były inne. Otóż obejrzawszy wczoraj ostatni odcinek, zakładałem, że tuż po seansie rzucę się do kamery, by nagrywać wam moje wrażenia i podsumowanie całości tego serialu. Tymczasem ten właśnie ostatni odcinek wprowadził we mnie swego rodzaju konsternację. Nie wiedziałem, co o nim myśleć, zatem postanowiłem dać sobie dzień na nabranie chociaż troszkę dystansu czasowego do tego, co zobaczyłem, do tego swoistego podsumowania twórców całego pierwszego sezonu Shoguna. No i co z tego wyszło? Czy to wpłynęło jakoś na moją opinię, ten jeden dzień odczekania? Zapraszam serdecznie na moją recenzję prosto z piecka. W końcu jest. Czyli finał Shoguna, 10 odcinek na Disney+. Twórcy dla formalności, Rachel Kondo i Justin Marks, mamy to za sobą. Czy ostatecznie ten serial jest na plus, na duży plus? Ja wam w tym momencie serdecznie polecam moje pierwsze wrażenia po połowie tego sezonu, po pierwszych 5 odcinkach. Link będzie gdzieś tutaj, a dodatkowo na pewno będzie w opisie do niniejszego materiału, więc będziecie mogli, oglądając tamten materiał, porównać sobie, czy moje wrażenia po pierwszej połówce zmieniły się trochę, a może drastycznie, i finalna ocena jest zupełnie inna, a może właśnie wręcz przeciwnie, niemal identyczna z tą, jaką miałem po obejrzeniu tych pierwszych 5 odcinków. Sprawdźcie sami. Ostrzegam też, nie będzie tu spoilerów. Jeśli już, to będą niewielkie, naprawdę moim zdaniem marginalne, ale nie wykluczone, że w ogóle ta moja opinia, ta moja recenzja będzie jakichkolwiek spoilerów pozbawiona. Zacznijmy jednak od początku. Otóż historia ta tak naprawdę oparta jest o fakty historyczne, czyli wydarzenia mające miejsce w historii Japonii na przełomie XVII i XVIII wieku. Tutaj dokładnie pada data, rok 1600. I na podstawie tych historycznych wydarzeń James Clavell w poprzednim wieku napisał swoją powieść zatytułowaną Shogun. W latach 80. zaś Amerykanie nakręcili, w kooperacji z Japończykami, żeby nie było, nakręcili swoją serialową adaptację tej powieści, bardzo znaną, zresztą bardzo głośną i bardzo popularną, również w Polsce. I ilekroć ta adaptacja była wypuszczana w polskiej telewizji, tylekroć ja ją oglądałem z wielką przyjemnością. I bardziej pamiętam te fragmenty z tego serialu z lat 80., niż pamiętam treść powieści czytanej przeze mnie raz, dawno, dawno temu, choć później niż samo oglądanie serialu. No a teraz, w 2024, otrzymujemy kolejną adaptację tej powieści, czy też bardziej wydarzeń historycznych, tym razem w wydaniu, tak jak już wam wspomniałem, Rachela Kondo i Justina Marksa, którą to możecie zobaczyć na Disney+, w 10-odcinkowym wydaniu. I od razu muszę podzielić się z wami moimi wrażeniami, że zdecydowanie bardziej jest to bezpośrednia adaptacja książki. Mniej tu jest zdecydowanie odniesień do tego, jak to wyglądało w tym serialu z lat 80. i mniej bazowania na tamtej interpretacji tej historii. Tutaj zdecydowanie w wielu miejscach posiłkowano się dosłownie tym, co wydarzyło się w książce, choć też w wielu miejscach twórcy poszli na pewne skróty, ponieważ sama książka, jeśli dobrze pamiętam, ma około 1000 stron, zależy też od wysokości czcionki, wiadomo, a więc i wydania, ale naprawdę jest to grube tomiszcze, w związku z tym musiano iść na pewne skróty, no i w związku z tym, że jednak mamy tu język serialowy, a nie książkę, no to pewne rzeczy trzeba było się rzeczy przedstawić inaczej i raz jest lepiej, na ile pamiętam, a raz jest gorzej i książka robiła pewne rzeczy w sposób ciekawszy. Największym, absolutnie największym plusem tego serialu jest bardzo realistyczne, bardzo prawdziwe przedstawienie tej XVII-wiecznej rzeczywistości historycznej Japonii. Nie bez przyczyny twórcy zaangażowali w swój proces, w tworzenie tego dzieła mnóstwo specjalistów z dziedzin dotyczących zachowań dworskich z tamtego okresu, stroju z tamtego okresu wystroju i projektowania wnętrz w tamtym okresie historycznym Japonii i tak dalej, i tak dalej. Aktorzy uczyli się, jak się zachowywać, jak wymawiać te czy inne słowa. Mamy tutaj bardzo dużo języka japońskiego, do którego mamy tylko dodane napisy po angielsku. Twórcy zastosowali też tutaj pewien myk upraszczający jednak nasz odbiór, ponieważ nasz nietytułowy bromiorze, ale główny ten zagraniczny bohater, czyli John Blackthorn, grany tutaj przez Cosmo Jarvisa, zresztą całkiem nieźle. Ja nie miałem wyrugurowanych oczekiwań, widząc tego aktora w zapowiedziach serialu. Zakładałem, że może być kiepsko, tymczasem uważam, że absolutnie dał radę i wprowadził ciekawe nowum do tej postaci. W każdym bądź razie tutaj jest wiele kwestii wypowiadanych przez Johna Blackthorna po angielsku, choć tak naprawdę de facto one są wypowiadane po portugalsku, bo ani
znający ten gaijinowy, czyli obcy język, i Japończycy nie znają angielskiego, znają portugalski tak naprawdę, ani Portugalczycy, czy inni katolicy, z którymi Blackthorne ma do czynienia na kanwach powieści, czy tutaj w serialu, oni również angielskiego raczej nie znają i tym międzynarodowym językiem, którym Japończycy posługują się, by porozumiewać się z obcymi, to jest tak naprawdę język portugalski. No ale twórcy już tak daleko nie poszli i pozwolili nam po prostu słuchać tych rozmów po angielsku i chwała im za to, bo dwa rodzaje napisów to już by było naprawdę kuriozum. Słyszałem też o ciekawym zabiegu związanym z postacią Blackthorna. Otóż, jeśli dobrze pamiętam, aktor nie czytał wszystkich fragmentów dialogów, z którymi miał do czynienia, szczególnie tych fragmentów, które były wypowiadane przez japońskich artystów, i po japońsku. W związku z tym, że te rzeczy były na potrzeby serialu przez tłumacza, już wewnątrz opowieści oczywiście, przez tłumacza tłumaczone, czy też tłumaczkę, tak naprawdę on nie wiedział, co mówią japońskie postacie i mógł w związku z tym bardziej naturalny sposób odbierać swoje zdziwienie i niepewność, czy tłumaczka tłumaczy to odpowiednio, czy użył odpowiednich słów i czy dobrze przekazuje sens zarówno jego słów w tamtą stronę, jak i słów japońskich postaci, z którymi rozmawia jego postać właśnie bezpośrednio do niego. I to według tego, co on opowiadał, dodatkowo pomagało mu się niejako wcielić w rolę i lepiej odgrywać te momenty, te sceny, w których on był kompletnie zdezorientowany, słuchając obcego głosu, obcego języka tak naprawdę. Większość mojej recenzji mógłbym poświęcić na wskazywanie tych czy innych elementów odtwórcze, jeśli chodzi o świat, o rzeczywistość japońską z tamtego okresu i zachwycanie się tymi elementami. Jak wiarygodnie w moich laickich oczach to wszystko wyglądało. Dodatkowo ja trochę znam historię Japonii z tego okresu, bardzo tą historię lubię, czytałem co najmniej kilka podręczników, oczywiście popularnonaukowych, więc w wielu elementach, kiedy nie starczało tej pamięci, jeśli chodzi o wydarzenia dotyczące tego, co widzimy na ekranie, pamięci z tego, co się działo w serialu, czy tym bardziej z książki, to posiłkowałem się tą moją wiedzą historyczną, gdzie oczywiście nie znałem historii tych maluczkich, tych pionków na szachownicy, ale od razu rozpoznawałem w tych przyjętych na potrzeby powieści wymyślonych imionach i nazwiskach japońskich konkretne, rzeczywiste postacie historyczne. I był to dla mnie absolutnie dodatkowy smaczek, jak twórcy, jak wcześniej na podstawowym poziomie James Clavell, a potem w tym aktualnym poziomie, jak Rachel Kondo i Justin Marks do tego wszystkiego podeszli i jak fajnie nam te postacie zaprezentowali. Wiele osób uważa, że i porównuje niejako Szoguna do specyficznej gry o tron, oczywiście w nieco innych klimatach i zastosowaniem nieco innych rozwiązań dyplomatycznych i językowych. No bo jednak kultura Japonii ewidentnie różni się, szczególnie w tamtym okresie czasowym, od naszej, od tamtym czasom ówczesnej. W związku z tym ta różnica kulturowa była jeszcze większa, no bo współcześnie wiemy, że jesteśmy jedną wielką globalną wioską, przynajmniej zachodnia cywilizacja i Japonia. I w związku z tym te różnice kulturowe świetnie tu są zaprezentowane i to niezrozumienie wzajemne między Blackthornem a pozostałymi osobami, które go tutaj otaczają w tej historii i stopniowe dopiero rozumienie, dlaczego Japończycy zachowują się tak, a nie inaczej, lub ewentualnie zrozumienie japońskich postaci, dlaczego Blackthorn, pilot Anjin-san, podejmuje te czy inne decyzje, czy mówi też te czy inne słowa. Świetnym tego przykładem jest historia z Padliną. Nie będę wam tu spoilerował, ale to jest bodajże 5., 6. odcinek. Historia z medycyną, z opieką medyczną, z higieną osobistą i to jak każdy ze stron patrzy na tych drugich jak na wariatów i na barbarzyńców. I to Japończycy patrzą na Blackthorna, Anglika z jakiegoś mitycznego kraju jak na barbarzyńcę i w drugą stronę on patrzy na tych dziwnych Azjatów jak na barbarzyńców. A sama historia? Sama historia tak naprawdę jest przekazana tutaj w formie 10 odcinków historią angielskiego pilota, który zaciągnął się na portugalski statek. Nie wiadomo, czy ich zadaniem było atakowanie różnych faktorii kupieckich należących do Portugalczyków, do znienawidzonych katolików. Znaczy, możemy sobie wyciągać różne wnioski, ale ostatecznie nie jest to powiedziane. Blackthorne za każdym razem twierdzi, że on nie jest piratem, choć wiele dowodów na to wskazuje. Tak czy siak, ledwo z resztką swojej załogi w wyniku różnych nieszczęśliwych okoliczności trafiają w końcu do Japonii. Tam zostaje Blackthorn odnaleziony, no i próbuje jakby znaleźć sobie nową rolę w życiu, jednocześnie usiłując dalej wcielać w życie swoją głęboko krzywioną w swoim serduchu nienawiść do katolików i chęć rozpętania kolejnych konfliktów z tymi katolikami, których tutaj znajduje w postaci portugalskich misjonarzy, portugalskich księży i portugalskich kupców
w Japonii. Jednocześnie to wszystko jest nałożone i stopniowo to właśnie ta druga warstwa jest coraz ważniejsza dla tej historii, czyli wojna o władzę na przełomie XVII-XVIII wieku w Japonii, kiedy poprzedni władca, który zjednoczył Japonię po długim okresie wojen domowych, nazywany tutaj Taiko, tak naprawdę to jest Toyotomi Hideyoshi z historii Japonii, on umiera, no a jego następca jest jeszcze młody, więc jest grupa regentów, którzy próbują zarządzać krajem do czasu, gdy on osiągnie pełnoletność. Ale tak naprawdę każdy ciągnie w swoją stronę, każdy chce zostać tym jedynym i mamy tutaj wejście w tą głęboką, bardzo japońską, bardzo w wielu aspektach obcą dla nas politykę. I to jest świetnie zaprezentowane, to jest świetnie przedstawione i trzeba naprawdę, nie wiem czy dla osób, które nie rozumieją tego kontekstu japońskiego, choć twórcy absolutnie starają się nam go wytłumaczyć i przekazać, dlaczego pewne osoby zachowują się wobec dla nas kompletnie niezrozumiale i kompletnie nielogiczne. Twórcy dużo wysiłku wkładają w to, żeby nam to wyjaśnić, dlaczego Japończycy zachowują się tak, jak inaczej, ale właśnie przez tą inność otwierają się niejako inne możliwości w tej grze o tron swoje, z tej o tytuł szoguna, ten tytułowy dla całej powieści tytuł, o którym oczywiście nikt nie twierdzi, że chce, ale tak naprawdę każdy z tych graczy o tym tytule marzy, czyli o jedynowładcy Japonii. Jeśli chodzi o grę aktorską, uważam, że jest całkiem nieźle. Tak jak wam wspomniałem już wcześniej, Cosmo Jervis naprawdę daje radę jako John Blackthorne. Toda Mariko, jedna z najważniejszych postaci tej historii, czyli młoda dziewczyna, księżniczka można powiedzieć, córka bardzo ważnej historycznie postaci, która tutaj pełni rolę bardzo często tłumaczki dla Blackthorna, ale tak naprawdę jest jednym z najważniejszych piątków w grze, piątków, który jest używany przez Toranagę, najważniejszego tutaj przedstawiciela tej japońskiej arystokracji i to z jego perspektywy często podejmujemy różne decyzje. Lennikami jego będzie Anjin-san, jego lenniczką jest Mariko, super, bardzo barwna i ciekawa postać, czyli Yabushige. To są wszystko jego lennicy i teoretycznie mamy kibicować właśnie Toranadze. I to wszystko zagrane jest bardzo dobrze. Tutaj wracając do postaci Mariko, troszkę się obawiałem, bo widziałem tę aktorkę po prostu wcześniej. W innym serialu uważałem ją za najgorszą postać, najgorzej aktorsko rozegraną, ale tutaj absolutnie pierwsza klasa. Zdecydowanie może tamta sytuacja była takim wypadkiem przy pracy, może ja po prostu subiektywnie źle oceniałem jej występ w tamtym serialu. Tutaj jest wszystko bardzo dobrze. No, japońscy aktorzy generalnie po prostu pierwsza klasa, przy czym cała specyfika japońska i w tym przypadku szczególnie, bo oni nie oddają ekspresji współczesnych Japończyków, a starają się oddać ekspresję Japończyków z tego przełomu XVII-XVIII wieku, więc tym bardziej jest mocno ograniczona, więc mnóstwo emocji trzeba odczytać z ich mimiki, z ich twarzy, ale nie na przykład z tembru głosu, ponieważ oni w gniew raczej nie wpadają, w złość nie wpadają, nie gestykulują i tak dalej, więc te warsztatowe rzeczy, te narzędzia pracy aktorskie są mocno ograniczone, a mimo to bardzo pięknie prezentują nam pełną paletę barw, emocji, myśli, które muszą zaprezentować, bo taki scenariusz, bo tak ich postać się zachowuje, czy tak ich postać wyraża swoje emocje lub też nie. Świetne są tu sceny na przykład pojedynku, nazwijmy to, między Blackthornem a mężem Mariko. To jest też bardzo fajny wątek ich takich wzajemnych, trudnych relacji. Bardzo fajnie przedstawione jest to, jak Toranaga traktuje Anjin-sana, czyli pilota Anjin, to po japońsku pilot, dlatego bardzo często Blackthorna nazywa się tu Anjin-sanem, czyli panem pilotem. To też jest bardzo fajnie oryginalnie przedstawione, że to nie jest tak, że Anjin-san nagle jest ukochanym narzędziem w rękach Toranagi i Toranaga mu się schlebia mu, przytula go do siebie, jesteś wspaniały, jesteś cudowny, byleby go wykorzystać. Bardzo często pokazane jest tak naprawdę, że te przyziemne problemy Anjin-sana, z którymi on się boryka, szczególnie sercowe, ale to jest związane z tą jego odwieczną wojną z katolikami, że Toranagi nie mają znaczenia, o ile nie będą dla niego narzędziem w walce o władzę w Japonii. A jak jest z balansem całej tej historii, czyli jak dobrze mamy tutaj strukturalnie podzielony ten serial na te elementy, kiedy jest dużo dialogów, kiedy spokojnie opowiadamy naszą historię i kiedy cała ta historia przyspiesza, kiedy fabuła nabiera tempa i czujemy te silniejsze emocje i coś się dzieje, mówiąc trywialnie, na ekranie. I z tym już jest troszkę inaczej. Ja myślę, że tak 3/4 serialu jest tak bardzo płynnie i dobrze poprowadzone, że
Mamy dużo gadania, bo to głównie jest jednak serial o relacjach i o ruchach strategicznych na planszy, a nie o walkach, pojedynkach, bitwach. Raczej nie, ale każdy odcinek, a przynajmniej co drugim odcinku, mamy trochę tych elementów takich szybszych. Takich, że ma nam szybciej serce zacząć bić, adrenalina skacze do góry, Anjin-san bierze udział w jakichś wydarzeniach, albo jest jakieś pełne napięcia scena, jak na przykład genialna scena, kiedy Anjin-san upija się razem z mężem Mariko. Świetna, pełna podtekstów, bardzo piękna. I takich scen jest mnóstwo. Generalnie w tym serialu jest mnóstwo konkretnych scen, na które moglibyśmy rozbierać na części pierwszej i zachwycać się poszczególnymi elementami. Mówiąc to wszystko, niestety doznałem pewnego zawodu, jeśli chodzi o finał tej historii. I tak, tak dokładnie kończy się też książka. Dokładnie w ten sposób mniej więcej kończy się też ten poprzedni serial. Czyli nie ma wielkiego wow. Otóż serial podbudowuje nam napięcie. Co się stanie, jak zakończą się losy Toranagi oraz jego lenników, w tym przypadku właśnie tych wszystkich wspierających mnie lub bardziej Toranagę, jak choćby losy Anjin-sana, ale ostatecznie nie mamy tej kumulacji, nie mamy finału, nie mamy wielkiego wow, oto nas przygotowywał serial na wielki finał, a tak jesteśmy podbudowani. Szczególnie finał 9 odcinka, to jest takie wielkie podbudowywanie ciągle emocji. Teraz w tym 10 to dopiero będzie się działo. Tymczasem ten 10 jest spokojny, rzeczywiście wyjaśnia i w zupełnie innym świetle przedstawia nam niektóre postacie tego dramatu, niejako personalnego, historycznego i politycznego, ale tak naprawdę zabrakło tego wielkiego wydarzenia, tego wydźwięku, takiego mocnego uderzenia, tej mocnej puenty na sam koniec 10 odcinka. Co powtórzę się, dokładnie tak samo jest w książce, ale akurat w tym przypadku uważam, że jednak twórcy mogli sobie troszkę tą książkę odpuścić i zakończyć wielkim, mocnym, monumentalnym akcentem, byśmy poczuli tą satysfakcję. A tutaj poprowadzono coś tak bardziej z książką, co w tym przypadku akurat nie wyszło tej historii serialowej w końcu na dobre. Odnosi się też wrażenie, co znowu powtórzę się, w książce jest podobnie, że o ile w pierwszej części serialu Anjin-san, ten nasz angielski bohater, choć nie tytułowy, tak jak powiedziałem, nie najważniejsza postać tej historii, że pełni on o wiele ważniejszą, istotniejszą rolę w opowiadanej historii. Jest wiele scen z nim związanych, on nie jest tylko biernym pionkiem, próbującym zrozumieć rzeczywistość wokół, no bo jest obcym człowiekiem w obcym kraju, ale też działa, wykonuje jakieś czyny, które popychają tą fabułę do przodu. Tymczasem w drugiej połowie tego serialu jest go coraz mniej, a jednocześnie, jeśli już nawet pojawia się na scenie, to raczej jest tylko właśnie obserwatorem. Ewentualnie coś powie, ewentualnie gdzieś tam się w tle z kimś pojawi, natomiast traci tą moc sprawczą. I może to być problem dla tych, którzy założyli z góry, szczególnie po pierwszych odcinkach, że on jest głównym bohaterem tej historii. Tymczasem tak nie jest. Tak akcenty są położone w całym tym serialu, że często, szczególnie na początku, możemy zapomnieć, że tak naprawdę głównym bohaterem jest Toranaga, grany przez Hiroshi Sanadę, genialnego japońskiego aktora. Absolutnie uważam, że aktualnie, przynajmniej na zachodnim rynku, to jest absolutnie najlepszy japoński aktor i mogę go zobaczyć absolutnie w każdej roli, sprawdza się za każdym razem doskonale. To jak on to świetnie po prostu gra mimiką twarzy, te różne emocje związane z tym, z Toranagą, z tym, co on sobą reprezentuje i co próbuje ugrać w całej tej grze o tron, pierwsza klasa. Ale to właśnie on jest tą najważniejszą postacią, nawet wtedy, kiedy w 9 odcinku kompletnie znika ze sceny i pojawia się ponownie Anjin-san, to tak naprawdę, jeśli dobrze analizujemy, co się dzieje w serialu, to wciąż Toranaga jest dla tego serialu najważniejszy, bo to on docelowo stara się być tym właśnie tytułowym szogunem. Czy mu wyjdzie? Tego wam nie powiem. A czy serial wam powie? Tak. Serial ostatecznie wam prawie, że ten finał przedstawi. Nie chcę wam tu spoilerować, więc nie powiem. Jeśli bardzo wam się ten pierwszy sezon podobał, no to muszę wam powiedzieć, nie, raczej nie ma co liczyć na sezon drugi, gdyż to jest koniec książki. Tak się dokładnie kończy książka, nie ma części dalszej. Można by było nakręcać. Może. Jeśli ten serial zbierze ogromne, pozytywne opinie, a wydaje mi się, że po pierwszym zachwycie, po tych pierwszych kilku odcinkach, naprawdę mocnych, przy czym ja byłem strasznie zaskoczony, że te środkowe odcinki były najmocniejsze. Zwykle jest tak, że środkowe są takim właśnie zapychadłem, a tymczasem te środkowe odcinki okazały się najciekawsze, najlepsze. 9 też był super, ale właśnie ten finał troszkę, mówiąc trywialnie i kolokwialnie, nie dowozi, no to może się zdecydowaliby na ten drugi sezon, gdyby ten pierwszy był ogromnym sukcesem. Mam nadzieję, że jest. Bowiem ostatecznie moja ocena to jest zdecydowany kciuk w górę, ten drugi też trochę,
ale do takiego pełnego, zdecydowanego zachwytu i ochów i achów i wpisywania sobie tutaj jestem szogunem i wyciągania na sztandary każdym moim Instagramie czy Facebooku pijania i zachwytów nad tym serialem, no to nie. Zabrakło tego, tej mocnej kropki nad i, tego finału, tego mocnego podsumowania w ostatnim odcinku. Tego mi zabrakło, choć tak jak wiem, no tak została skonstruowana ta historia. Zatem ja wam Szoguna bardzo jeszcze raz bardzo polecam z tymi zastrzeżeniami, o których wam mówiłem. A że Disney Plus raczej dostępny jest w Polsce, póki co jeszcze nie ścigają za dzielnie kont, więc tym bardziej, a cena jest póki co przystępna, więc absolutnie nadróbcie. Z tym was zostawiam, zapraszam na inne materiały na moim kanale, trzymajcie się ciepło i zdrowo, do zobaczenia, cześć!